to japońska strategia inwestycyjna. W języku japońskim słowo Ichimoku oznacza równowaga na rzut oka. Jest to wskaźnik trendowy, oznacza to, że każda transakcja przy użyciu tego wskaźnika jest transakcją zgodną z trendem. Wykorzystujemy Ichimoku na wszystkich rynkach, na rynku akcji, surowców, walut, jak również na wszystkich interwałach czasowych, począwszy od minutowego po godzinny, dwu-, czterotygodniowy, jak i miesięczny. Ichimoku składa się z pięciu linii: Tenkan Sen, Kijun Sen, Chikou Span, Span A oraz Span B. Takie typowo japońskie nazwy. Linii jest 5, natomiast elementów jest 6, ponieważ ważnym elementem Ichimoku jest chmura. Chmura jest to przestrzeń pomiędzy linią Span A oraz Span B. Świeczki pokazują nam wartość, kurs danej waluty, natomiast Ichimoku jest to ta cała reszta, są to te wszystkie linie, linia zielona, Chikou Span, Tenkan Sen, czerwona, Span A, Span B i Kijun Sen, niebieska. Nie wiem, czy ktoś z Państwa korzystał ze średnich kroczących, jest to dosyć popularne narzędzie wśród inwestorów. Ichimoku właśnie przypomina średnie kroczące, czyli po prostu naniesione na wykres różnego rodzaju linie. Ichimoku nieco różni się od średnich kroczących, ponieważ bierze pod uwagę historyczne maksima oraz minima, a nie tylko ceny zamknięcia, jak w przypadku zwykłych średnich kroczących. Dzięki temu, że Ichimoku bierze pod uwagę maksima oraz minima, zdecydowanie szybciej może reagować na zmiany rynkowe. Tutaj mamy złoto, wykres dzienny. Linia Kijun Sen, ona bierze pod uwagę 26 ostatnich okresów czasowych, czyli powstaje poprzez obliczenie średnich wartości ostatnich 26 świeczek, czyli jeżeli jesteśmy w tym momencie, to ta linia tutaj niebieska powstała z obliczenia z ostatnich 26 świeczek. Natomiast linia czarna jest to 26-dniowa średnia krocząca. To co mówiłem, że te linie są bardzo zbliżone do siebie, w bardzo podobny sposób je obliczamy. Natomiast jak widać, zwykła średnia krocząca jest linią nieco bardziej wygładzoną, mniej elastyczną, wolniej reaguje na zmiany rynkowe. Natomiast linia Kijun Sen zdecydowanie szybciej, jak widać, jest bardziej zwrotna. No i chodzi mniej więcej przede wszystkim o to, aby jak najdłużej utrzymywać się nad taką linią w trendzie wzrostowym, bądź pod taką linią w trendzie spadkowym. Jeszcze jeden przykład, również to jest złoto, w tym wypadku to jest linia Tenkan Sen, linia czerwona oraz 9-dniowa średnia krocząca. Takie porównanie, ponieważ linia Tenkan Sen również bierze pod uwagę ostatnie 9 okresów czasowych. Tutaj również widać, że linia czerwona jest zdecydowanie bardziej elastyczna, szybciej dostosowuje się do sytuacji rynkowej, natomiast linia czarna zdecydowanie bardziej wygładzona. To jest między innymi tutaj widoczne, gdzie świeca przebija linię czarną. Gdyby inwestor korzystał ze średniej kroczącej 9-dniowej, to w momencie, kiedy świeca przebija czarną linię, jest to tak naprawdę zmiana trendu na wzrostowe. Moglibyśmy kupić złoto. Natomiast tutaj widzimy świeca, zamknięcie tej świecy jest nadal pod linią Tenkan Sen, w związku z czym nie posiadamy złota, bądź posiadamy krótką pozycję na złocie, czyli zarabiamy na spadkach